Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Twój jednoślad zanim zepsujesz, moi drodzy. Sorry za lustrzane odbicie tego wszystkiego, co będzie się działo, bo muszę przednim aparatem nagrywać z telefonu. Dlaczego telefonem? Jak na dzień dzisiejszy jest mi to wygodniejsze, bo montuję to na telefonie i jest mi łatwiej to wysłać na YouTube. Okej, dobra, pomijając ten temat. Moi drodzy, co my tutaj dzisiaj mamy? Jak widzicie, Button Sprint 50, klient przyjechał z problemem wyskakujących biegów, ciężko włączających się biegów i ciężko przełączających się biegów. Zmiana biegów po prostu przebiegała w taki sposób dosyć ciężki. Także główną przyczyną tego było znowu źle wyregulowane sprzęgło. Moi drodzy, luz na sprzęgle, ja spróbuję tam po prostu pokazać kamerą. Luz na tej klamce powinien wynosić co najmniej pół centymetra, 5 mm, maksymalnie 5 cm, a nie na przykład centymetr, że to sprzęgło zaczyna tutaj wysprzęglać i wszystko ciągnie, więc sprzęgło nie jest do końca otwarte, a jak wiecie, jeśli coś się ociera, no to sprzęgło będzie ciągnęło, prawda? Więc musimy to sprzęgło tak wyregulować, aby one się maksymalnie otwierały. Po naciśnięciu klamki naciska nam bolec na docisk, a docisk rozpiera tarczę maksymalnie, więc to sprzęgło już jest luźniejsze, więc zmiana biegów przebiega w taki sposób bardzo gładki, bez żadnych takich zgrzytów, zacięć i tak dalej, i tak dalej. Drugą sprawą, którą tutaj znalazłem w tym motorowerze, jest to, że dźwignia zmiany biegów, one tak, ja tu będę kręcił, bo zobaczcie, to koło zaczyna mi zazębiać, jest teraz na neutralu, na luzie. Lekko tylko dotknę i to taki, ta dźwignia tak sobie chodzi, jak ona chce. O, teraz niby włączyłem luz, ale już jest drugi bieg, więc ciężko tutaj cokolwiek wyczuć, żeby to prawidłowo pracowało. Gdzie to jest popełniony błąd? Błąd jest popełniony, moi drodzy, już wam pokazuję, w regulacji skrzyni, dźwigni, przepraszam. Pamiętacie, że ta dźwignia powinna być maksymalnie pionowo. Potem mamy cięgno. Tym cięgnem po prostu regulujemy sobie wysokość tej stopki. Ja to spróbuję za chwilę zademonstrować, żebyście mogli zaobserwować, jak to powinno wyglądać, dobra? Wezmę sobie klucz, zdejmę to, przestawię na prosto, na pionowo i doregulujemy sobie tutaj tym cięgnem wysokość dźwigni zmiany biegów. Dlaczego pionowo? Zobaczcie, co się dzieje, jak już nie sięga nam po prostu to cięgno za daleko, więc nie ma tej siły, przełożenia tej siły tutaj z tej stopki. I wszystko działa, że tak powiem, nie do końca prawidłowo. Trzecia rzecz, która tutaj jest, moi kochani, to jest to, że prawdopodobnie na tym bębenku, na tym wybieraku, który mamy z prawej strony od sprzęgła, jest taka specjalna sprężyna z taką rolką. Ona naciska tak pod kątem, powiedzmy, przypuśćmy, że tu jest rolka. Jak są zęby, zapadka, ona po prostu... Albo ta sprężyna pękła, albo jest za słaba. Ja to zdemontuję, sprawdzimy, co tam się dzieje. Ponieważ nie da się wyczuć biegu, ten bieg powinien wskoczyć i powinno trzymać ten wybierek. A ten wybierek jest tak luźny, jakby po prostu, jakby to wszystko było takie rozklekotane. Także ja tylko pierw sobie tutaj ustawię to, pokażę wam, jak to wygląda, będzie wyglądało po normalnym, po prawidłowym ustawieniu. I wracam do was i zobaczycie, jak to wyregulować. Otworzymy drugą stronę, sprawdzimy, co się tam dzieje. Tak, jak widzicie, zrobiłem to maksymalnie pionowo, jak się tylko dało, ale no niestety nie da się, bo jeśli ja przesunę w tą stronę, to po prostu ta rzymska śruba, bo ta regulacja tak się nazywa, to jest śruba z prawym i lewym gwintem na obu końcach, tu jest lewy gwint, tu jest prawy gwint, tu jest lewy i można w ten sposób regulować. Zobaczcie, odkręcamy to i to się wszystko obniża. Dokręcając, skraca się ta odległość i stopka idzie bardziej do góry. Niestety nie jesteśmy w stanie tego bardziej wyregulować, moi kochani, bo tak wcześniej powiedziałem, no już brak zakresu regulacji, maksymalnie to jest tyle, ale i tak będzie już to lepiej pracowało, niż to pracowało. Zobaczcie, Rzymianie to mieli łeb, nie? W tamtych czasach, kurde, takie coś wymyślili, a my teraz z tego korzystamy. Także widzicie, stare, mówią, że stare to jest dobre wino. Okazuje się, że nie. To wynalazki rzymskie, takie jak śruba rzymska, też są dobre. Dobrze, mamy tutaj przeprowadzoną regulację. Tutaj sobie zakontruję tą śrubę, żeby mi się to nie odkręciło. Tak, dobra.
I przejdziemy teraz z drugiej strony. Ja muszę zlać olej z silnika. Muszę po prostu zdjąć całą pokrywę sprzęgła. Zobaczymy, co tam się z tamtej strony dzieje. Ok, moi drodzy. Kurczę, chyba mam kamerę brudną. Spróbuję coś z tym zrobić. Sorry. O, zawali moment, zaraz wracam. O, teraz jest elegancko, profesjonalnie. Elegancko. Zobaczcie, moje przeczucie mnie nie myliło, moi drodzy. Ja spróbuję zoomować troszeczkę ten obraz. Nie zoomuję, kurde, bo mam przedni aparat, sorry. Ale dobra, mniejsza z tym, zobaczcie. Widzicie, jak to wygląda tutaj? Gdzie jest ta zapadka? Albo ktoś coś źle poskłada, bo tutaj już widzę silikon, to znaczy nasi tutaj byli. Bo to nie jest fabryczny silikon. W fabryce silikonu w tych silnikach nie dają. Widzicie, co się dzieje? Zobaczcie, ja teraz spróbuję przełączyć bieg. O, zobaczcie. Ten pozycjoner wybieraka, że to tak nazwijmy umownie, nie wchodzi na to. Po prostu spadł z tego. Albo ktoś to źle tutaj włożył. Albo to się po prostu ześliznęło, w co wątpię. Ja to teraz próbuję nałożyć. O, zobaczcie, już mamy luz, już się to trzyma. I teraz zaczyna wszystko dobrze pracować, poprawnie. O, skrzynia ładnie pracuje. Można sobie bez problemu wrzucić luz. Ja jeszcze to zdemontuję wszystko, naciągnę bardziej tą sprężynę, żeby ona twardsza była i mocniej napierała na to, żeby było wyczuwalne, że my po prostu wrzucamy ten bieg, prawda, że go włączamy ten bieg, bo jak nie będziemy mieć wyczucia na nodze, no to wiadomo, że to wszystko będzie tak działało, jakby to nie działało. O. A teraz już jest na rękę wyczuwalne, że te biegi działają prawidłowo, prawda? Dlatego też te biegi wyskakiwały, bo podczas jazdy wytwarzamy ją się wibracje w tym silniku. Zresztą ci użytkownicy, którzy mają silniki 139 FMB, wiedzą doskonale, jakie są wibracje w tym silniku, po prostu bez takiego pozycjonera tutaj ustalającego, no, to się potrafi po prostu przełączyć, prawda? Więc lepiej, żeby to było w jak najlepszej kondycji. Dobra, ja to po prostu wezmę i jeszcze spróbuję lekko dogiąć, żeby wyprostować tą blachę, żeby ona tutaj nie zaskakiwała ewentualnie, bo nie wiem, czy ona sama zaskoczyła, czy ktoś coś tutaj źle zrobił. Ale już mniejsza z tym, wiemy, że tutaj właśnie był problem. Jeśli te biegi wam tak chodzą bezwładnie i tak dalej, to prawdopodobnie jest to wina tego, jak nie wyczuwacie tych wskoków, tych biegów, że ten bieg się tam gdzieś zazębia i tak dalej, prawda? Bo ta stopka tak specyficznie pracuje. Druga sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, moi drodzy, podczas serwisu, wiele serwisów nie... Może inaczej, zapytajcie po serwisie, jeśli jedziecie na serwis olejowy, zawory i tak dalej, zapytajcie, czy został wymieniony filtr oleju. Ja się założę na 100%, że ktoś wam powie, może jak ja mówię do was, to lepiej, gdybym miał kamerę skierowaną na mnie. Ja się na 100% założę, że serwisant powie wam, w tym silniku nie ma filtru oleju. Jest w wielkim błędzie, są dwa filtry oleju. Jeden filtr oleju, to już wam pokazuję, gdzie jest. Ci, którzy już pracują przy tym silniku jakiś czas i są bardziej spostrzegawczy, albo przeczytali serwisówkę tego silnika, to wiedzą, że jeden filtr oleju jest filtrem odśrodkowym, który znajduje się tutaj w sprzęgle. Tu jest filtr odśrodkowy, jego się czyści. A drugi filtr oleju jest tutaj pod tą uszczelką. Zdejmujemy uszczelkę i pod uszczelką jest filtr taki siatkowy, kwadratowy. Jego się czyści, moi drodzy. Podczas każdego serwisu powinno się sprawdzić ten filtr. Wtedy zapobiegniemy problemom z silnikiem, prawda? No bo wiadomo, filtr musi być czysty. Co prawda to nie jest taki filtr papierowy, który wyłapuje najmniejsze frakcje. Jest to filtr siatkowy, ale lepiej, żeby był taki niż wcale. Stąd tak częste serwisy zalecane przez producenta tego silnika, dlatego, ponieważ ten filtr tutaj jest metalowy, tak samo jest w silnikach GY6 i niektóre Hondy, nowsze modele też mają właśnie taki filtr siatkowy, dlatego zaleca się, moi drodzy, przeprowadzanie serwisów i wymiany oleju co 2000 km. Dobra. Ja spróbuję to zdemontować, naciągnę tą sprężynę, żeby ona była twardsza. Nie będę jej wymieniał, bo ona jest taka w miarę zdrowa. No i po prostu spróbujemy, co się będzie działo, jak ja to wyprostuję sobie, dognę, bo widzę, że to chyba jest krzywe. Czy to będzie lepiej pracowało, jak ja sobie to
po prostu dognę i wyprostujemy to wszystko. Zobaczymy, co się będzie działo. Ok, jestem z powrotem. Sprężynę naciągnąłem, to znaczy wygiąłem ją troszeczkę, żeby ona bardziej sprężysta była. I oczywiście to dogiąłem w tamtą stronę, było odchylone. Nie wiem, czy ktoś może podczas montażu źle to zamontował, trudno mi powiedzieć. Nie chcę zgadywać. Zatem teraz te biegi nawet słychać, że one, o, zobaczcie, jeden ruch, mamy luz. Ciężko ten luz przeskoczyć, aczkolwiek można, no, ale już się go wyczuwa, że ten luz się po prostu włącza, prawda? O. Słychać, jak te biegi się włączają, jak przeskakują, no, wszystko działa jak powinno. Także jak widzicie, taka mała błahostka, a tyle problemów podczas jazdy, biegi wyskakują, zmieniają się, nie da się ich bić czasem. No takie różne jaja się robią, ceregiele i tak dalej. Moi drodzy, także jak widzicie, no nie będę się powtarzał, usterka wychwycona, naprawiona, małym kosztem. Jaki mamy koszt? Wymiana uszczelki po prostu, no i nasza robota. Jeśli potraficie to sobie zrobić sami, wiadomo, że w domu... Może inaczej, w domu będzie taniej, a jeśli nie czujecie się na siłach, moi drodzy, bo czasem trzeba jakieś narzędzia do tego zastosować, klucz koronkowy, kupicie u nas w sklepie internetowym, jest dostępny, także bez problemu. Nie odkręcajcie tego śrubokrętem i młotkiem, to nie ma najmniejszego sensu, bo tego nie odkręcicie w ten sposób dobrze, zniszczycie nakrętkę, no, która potem zresztą będzie do wyrzucenia, no, potem trzeba to zabezpieczyć, a takim kluczem precyzyjnie sobie dokręcicie. Fajnie Wam to będzie pasowało w tą koronkę zabezpieczającą, jak dokręcicie, a takim śrubokrętem, aczkolwiek no da się śrubokrętem, no ale to jest takie masakrowanie wszystkiego. Czy odkręcenie, no, w niektórych przypadkach to jest tak bardzo dokręcone, że ciężko śrubokrętem tam dojść, no bo jak widzicie, no sama budowa tego sprzęgła już pokazuje, że ciężko tu śrubokręt włożyć i jakoś to fajnie odkręcić. Wiem, kiedyś tak się robiło, jak nie było narzędzi, no ale teraz mamy narzędzia dostępne w każdym miejscu naprawdę na świecie można kupić. U mnie w sklepie kupicie ten klucz koronkowy bez problemu, także to by było tyle. Moi drodzy, ja się zabieram za składanie. Oczywiście, jeśli Wam się film podobał, proszę o łapkę w górę. Zachęcam do zdrowych komentarzy, oczywiście kulturalnej wypowiedzi pod filmami, jakieś porady, jeśli będę miał czas. Oczywiście do zdrowych i kulturalnych wypowiedzi zachęcam. Urwał mi się film przed chwileczką przy nagrywaniu, bo kolega do mnie zadzwonił. Także jeśli Wam się podoba film, łapka w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału. Patrzę tutaj w tą stronę, bo chcę patrzeć prosto, a powinien tutaj do tego aparatu patrzeć. Także wszystkim lewa w górę, moi drodzy.